W Górach Wysokich spędziłem więcej niż 9 lat, ale nasze polskie góry są równie piękne. Dziś zapraszam Was z Bieszczady na wycieczkę skiturową na Górę Jasło w towarzystwie ratowników GOPR. PZU wraz z GOPR zaprasza na najpiękniejsze polskie szlaki. Dzień dobry. Znajdujemy się na przełęczy Przysłop, niedaleko Karczmy Brzeziniak. Jest tutaj dogodne miejsce do tego, żeby zaparkować samochód. Dzisiaj będziemy poruszać się szlakiem żółtym. Jest to szlak, który został zaprojektowany i oznaczony w ostatnich 3-4 latach, więc też jest takim nowym dodatkiem turystycznym w naszej okolicy. Sama trasa będzie trwała z samego podejścia maksymalnie do 2 godzin. Tym szlakiem żółtym wyjdziemy na Duże Jasło. Wycieczka przyjemna, lekkie nachylenie. Pierwsze 2 godziny to jest podejście w Lesie Bukowym, aż dojdziemy do Polany Pochary, gdzie już będziemy się przemieszczać po grzbiecie bocznym od grzbietu granicznego i tam już będzie łagodniej, ale też widokowo. Do naszej wędrówki użyjemy nart skiturowych. Jest to sprzęt, który łączy zalety narty biegowej i zjazdowej. Pozwoli nam poruszać się po pokrywie śnieżnej bez zapadania się. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdyby szlak nie był przetarty. Tempo podejścia w takich nartach jest takie jak letnie, piechura, a z powrotem, mamy nadzieję, zakończymy wycieczkę pięknym zjazdem. Pierwsze podejście jest za nami. Ta Polana Pochary jest takim miejscem bardzo ładnym, widokowym, z rozpościerającą się panoramą na dalszą wschodnią część naszych pięknych polskich Bieszczad. Polana, na której się znajdujemy, nie jest tworem naturalnym, jest to twór, do którego przyczyniła się działalność człowieka. W dawnych czasach była bardziej porośnięta trawą, na których były wypasane owce i bydło. To, co nas otacza, to jest w większości buczyna karpacka, bardzo teraz ładnie oszronione i pokryte szadzią. To są takie pierwsze, można powiedzieć, takie małe połoninki, a przez to, że to nie jest takim centrum, jest omijane przez większą rzeszę turystów. To właśnie te miejsca takie na uboczu, bliżej granicy, są miejscami bardziej dzikimi i spokojnymi. Jasło, pierwszy ważny punkt naszej dzisiejszej tury. Panorama, z którą stąd pościera, jest to panorama, która obejmuje sporą część Bieszczad polskich, część słowacką, ale też przy bardzo dobrej pogodzie można zobaczyć Tatry, które są w odległości około 160 km w linii prostej.
W dalszym ciągu będziemy wędrować w stronę granicy, która jest tutaj kilkaset metrów i dalej przez Szczawnik czerwonym szlakiem na Małe Jasło. Znajdujemy się pomiędzy Jasłem a Małym Jasłem. W tym miejscu zwykle w zimie tworzy się taki piękny magazyn śnieżny, taka duża zaspa, która przypomina nawis. I przy tej okazji może warto powiedzieć kilka słów o miejscach, Bieszczadach, w których występują tego typu zjawiska. Te najbardziej znane miejsca to jest Wielka Rawka, na której tworzy się duży nawis. Kolejnym miejscem to jest Połonina Caryńska. Na północną stronę schodzą lawiny. Trzeba uważać na Szerokim Wierchu. No, nie zobaczymy tego dzisiaj, ale tutaj była zawsze taka duża równina usypana ze śniegu i gdy ktoś podszedł blisko, to mógł spaść kilka metrów i doświadczyć, jak to jest, gdy się leci ze śniegiem w dół. Nawet w nartach nie jest łatwo. Jesteśmy na Małym Jaśle. Jest przepiękne baśniowe otoczenie z pięknie oszronionymi, opudrowanymi drzewami dookoła. Będziemy wracać po naszych śladach i z powrotem szlakiem żółtym do przełęczy Przesło przy Karczmy Brzeziniak, gdzie jest parking, z którego zaczynaliśmy dzisiejszą wycieczkę. Znaleźliśmy się w tym pięknym momencie wycieczki, kiedy zakończyliśmy trudne, wymagające wysiłku podejścia. Zmieniliśmy sposób przypięcia nart na zjazdowy, odkleiliśmy foki, buty ustawiliśmy do zjazdu. One są teraz sztywne, trzymają do tyłu, do przodu. No i po prostu teraz kwestia bezpieczeństwa. Powinniśmy tak zjechać, żeby to było bezpieczne i żeby nie groziło nam jakakolwiek kontuzja przy tej okazji. Co do samej jazdy, tutaj widzimy, mamy piękną polanę, więc początek będzie łatwy i bezpieczny. Dalsza część jazdy w lesie wymaga większego skupienia. Trzeba zwrócić uwagę na to, że po świeżym opadzie nie widzimy gałęzi, które znajdują się pod śniegiem, czasem bardzo płytko. Narta może wjechać pod taki konar, dlatego no, nie szarżujemy. I trzeba jechać z taką prędkością, jaką oceniamy, że potrafimy w każdej chwili te narty opanować, skierować we właściwą stronę. Dziękujemy za wycieczkę. Udało się wszystko. Bezpiecznie, w bardzo krótkim czasie pokonaliśmy odcinek, który na nogach by trochę więcej czasu zajął. I to w bardzo komfortowy i przyjemny sposób. Ja chyba mógłbym bardzo szczerze i śmiało zachęcić wszystkich do tej formy turystyki na nartach skiturowych. I jeśli chodzi o przemieszczanie się w zimie po głębokim śniegu, a taki tam mieliśmy, to nie wyobrażam sobie innej formy. Mam nadzieję, że wycieczka skiturowa z GoProwcami na Jasło pokazała Wam, jak piękne są Bieszczady poza tymi najsłynniejszymi szlakami. Ja ze swojej strony polecam Wam jeszcze inne części Bieszczadów, na przykład Masyw Odrytu albo Bieszczadzki Worek. Przez długie lata zupełnie niedostępny dla turystów, a teraz naprawdę warte odwiedzenia. Zapraszamy w Bieszczady. Bezpieczeństwa na szlaku życzy PZU.